W tym wydaniu serwisu informacyjnego będzie poświęcony obchodom 8. rocznicy katastrofy smoleńskiej. Zapraszam. Poniedziałek 9 kwietnia w kościele świętego Kazimierza została odprawiona msza święta w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej poprzedzającej 8. rocznicę. Przypomnijmy się, 10 kwietnia 2010 roku w Smoleńsku rozbił się samolot rządowy Tu-154M. Wśród ofiar był prezydent Lech Kaczyński wraz z małżonką, ostatni prezydent na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski. Zginęło 96 osób. Przypomnijmy, że prezydent Lech Kaczyński wraz z małżonką mieli uczestniczyć w obchodach 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Niestety, około godziny 9:25 dotarła smutna informacja. Samolot prezydencki się rozbił w Smoleńsku o godzinie 8:41. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Lech Kaczyński. Małżonka prezydenta Maria Kaczyńska. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski. Joanna Agacka Indecka. Ewa Bąkowska. Generał Andrzej Błaszczyk. Krystyna Bochenek. Anna Maria Borowska. Bartosz Borowski, generał Tadeusz Buk, ksiądz arcybiskup Mirosław Chodakowski, Czesław Cywiński, Leszek Deptuła, Zbigniew Dębski, Grzegorz Dolniak, Katarzyna Doraczyńska, Edward Puchnowski, Aleksander Wydorowicz, Janina Feczyńska, Jarosław Florczak, Artur Francuz, generał Franciszek Gąsior, Grażyna Gęsicka, generał Kazimierz Kiralski, Przemysław Gosiewski, ksiądz Bronisław Gostoński, Robert Grzywna, Mariusz Hanzyk, ksiądz Roman Indrzejczyk, Paweł Janeczek, Dariusz Jankowski, Natalia Januszko, Izabela Jaruga-Nowacka, ojciec Józef Joniec, Sebastian Karpiniuk, wiceadmirał Andrzej Karweta, Mariusz Kazana, Janusz Kochanowski, Stanisław Komorowski, Paweł Krajewski, Andrzej Kremer, ksiądz Zdzisław Król, Janusz Krupski, Janusz Kurtyka, ksiądz Andrzej Kwaśnik, generał Bronisław Kwiatkowski, Wojciech Lubiński, Tadeusz Lutowolski, Bożena Łojek-Mamontowicz, Barbara Maciejczyk, Barbara Mamińska, Stefan Melak, Tomasz Merka, Andrzej Michalak, Dariusz Michałowski, Stanisław Minkę, Justyna Moniuszko, generał Stanisław Nałęcz-Komornicki, Aleksandra Natalii Świat, Janina Natusiewicz-Miller, Piotr Nosek, Piotr Murowski, Bronisława Morawiec-Lufler, ksiądz Jan Osiński, ksiądz Adam Pilch, Katarzyna Wiskorska, Maciej Błażyński,
ksiądz biskup Tadeusz Kłoski, Agnieszka Pogródka-Węcławek, generał Włodzimierz Potasiński, Arkadiusz Protasiuk, Andrzej Przewoźnik, Krzysztof Tutra, ksiądz Ryszard Rumianek, Arkadiusz Rybicki, Andrzej Sariusz-Skąpski, Wojciech Seweryn, Sławomir Skrzypek, Leszek Solski, Władysław Stasiak, Jacek Surówka, Aleksander Szczygło, Jerzy Szmajdziński, Jolanta Szymanek-Deresz, Izabela Tomaszewska, Marek Ulerek, Anna Walentynowicz, Teresa Walewska-Przyjałkowska, Zbigniew Wasserman, Wiesław Woda, Edward Wojtas, Paweł Wybych, Stanisław Zając, Janusz Zakrzeński, Artur Ziętek, Gabriela Zych. Cześć ich pamięci. W uroczystościach uczestniczyli wojewoda masowiecki Ścisław Sipiera, prezydent Pruszkowa Jan Staszyński i starosta pruszkowski Maksym Kołoś. W tym wydaniu to już wszystko. Na kolejne zapraszamy za tydzień. Do zobaczenia.